Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam cię na rozpakowanie najnowszej myszki firmy Logitech, najnowszej myszki bezprzewodowej. Jest to model G602. Myszka oczywiście stworzona typowo z myślą o graczach. Na froncie mamy wizerunek myszki oraz taki przekrój pokazujący cały hardware, który się w niej znajduje. Bardzo fajnie to wygląda, zachęcająco tak technologicznie. No i zobaczmy sobie, czego jeszcze dowiadujemy się z opakowania. Rozdzielczość tej myszki 250 do maksymalnie 2500 dpi. Przyspieszenie 20G, jak na bezprzewodówkę całkiem przyzwoicie. W sumie nie wiem czemu po francusku sobie czytam, zobaczymy, to po angielsku będzie łatwiej. Maksymalna szybkość 80 IPS-ów. No, całkiem przyzwoicie. Przekazywanie danych poprzez USB 16-bitowe oraz częstotliwość próbkowania 500 Hz. No, z tymi 500-kami nie jest źle. Testowałem już myszki kablowe o takiej wartości i powiem wam, że te różnice w opóźnieniach nie są aż takie odczuwalne naprawdę, więc tym bym się nie przejmował. Mamy także parametry ślizgu oraz, moi drodzy, żywotność. Żywotność przycisków przełączników lewego, prawego, czyli tych głównych, 20 milionów klików. Nie jest napisane, czy są to przełączniki Omrona, czy może na przykład jakaś autorska konstrukcja Logitecha. Natomiast 20 milionów to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Taka myszka praktycznie powinna wytrzymać kilka lat ciągłego, ciężkiego grania. I żywotność jest 250 km, czyli również bardzo, bardzo dużo. Mamy także informacje o baterii. Mamy jakby dwa tryby. Tryb performance, czyli tryb typowo do zabawy, do gry, do 250 godzin, oraz tryb taki bardziej energooszczędny, 1440 godzin. Naprawdę bardzo dużo i zasięg bezprzewodowy 3 metry, no jak dla myszki w zupełności wystarczający. I moi drodzy, ta myszka ma zupełnie nowy sensor laserowy Delta Zero. Został też zastosowany w myszce G502 Proteus Core, którą też będę rozpakowywał i testował dla was. Natomiast mamy tutaj jeszcze informację, że między innymi mamy wskaźnik LED-owy pokazujący stan baterii, zmianę DPI w locie, no i całkiem sporo przycisków, zaraz to zobaczycie. No dobrze, z kartonika myślę, że wszystko. Teraz otworzymy sobie opakowanie. Proszę bardzo, widać już myszkę. Jest całkiem duża, jest też ten sensor bezprzewodowy. Mamy też oczywiście trochę informacji marketingowych zachwalających ten sensor, tą myszkę. Natomiast oczywiście to sobie sprawdzimy w praktyce i wyniki będą w pełnej recenzji. Natomiast już sobie wyjmiemy to z opakowania. Proszę bardzo, fajnie spakowane, wszystko wyszło ze środka. A tu mamy tylko taki otwierany kartonik. Zanim zobaczymy myszkę, jeszcze spójrzmy, co my tu mamy. To jest, moi drodzy, przedłużacz USB do tego odbiorniczka. Czyli jeśli by się zdarzyło tak, że nie mamy na froncie obudowy portów USB, bądź mamy je po prostu zajęte przez inne urządzenia, wtedy, żeby myszka dobrze odbierała, nie będziemy podłączać czujnika z tyłu obudowy, lecz sobie podłączymy ten przedłużacz i wyprowadzimy ten sensor gdzieś bliżej. Może się przydać, mi akurat się nie przyda. Co tutaj jeszcze mamy? Jakieś instrukcje. Dokładnie, informacje gwarancyjne, informacje bezpieczeństwa, no i taka króciutka instrukcja, szybko szukamy, tak, mamy po polsku, 32 strona, no i mamy zawarty zestawu myszka, sensor oraz ten właśnie kabelek przedłużający USB, no i takie podstawy, podłączenie do komputera, włącznik, wyłącznik, opis przycisków myszki, jest ich w sumie 11. Mamy też wyświetlacz tutaj czułości, co sobie zobaczymy za chwilkę. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą całą papierologię. I już oglądamy samą myszkę, czyli najciekawszy element tego zestawu. Odbiornik, moi drodzy, jest z tych takich najmniejszych, tak więc jeśli wsadzimy go sobie do obudowy, nawet na przednim panelu, będzie fajnie wyglądał, nie będzie się rzucał w oczy. Natomiast sama myszka, zobaczcie, jest dość duża. Jest dość ciężka, no ponieważ ma w sobie już w tym momencie dwie baterie typu AA, czyli paluszki. No i te bateryjki fajnie dociążają tą myszkę. Jak już widzimy od spodu, zobaczcie sobie, mamy naprawdę duże, cztery ślizgacze. Fajne, gładziutkie. Sensor Delta Zero.
oraz włącznik, wyłącznik. Dobra rzecz, jeśli dłużej nie używamy myszki, żeby zaoszczędzić baterię, natomiast myszka zapewne też sama się wyłącza przy dłuższym nieużytkowaniu, żeby zaoszczędzić energię. No jeśli chodzi o samą myszkę, powiem Wam tak, jest wysoka, jest dość duża, tak więc dłoń spokojnie sobie na niej leży. Zobaczcie, kształt ma taki dość nietypowy, prawy klawisz troszeczkę wystaje, daje tutaj takiej drapieżności, agresywności. Mamy taką dość długą, wysuniętą podpórkę pod kciuk. No i zobaczcie, przyciski lewy, prawy chodzą leciutko. Rolka cała z gumy. Działa jako przycisk. W tym modelu nie wychyla się na boki. Mamy przełącznik tych trybów. Gdzieś tu pewnie nam się to będzie wyświetlać. Tutaj mamy dwa przyciski. Pewnie standardowo jest tutaj DPI. Tu jest ten wskaźnik DPI oraz, moi drodzy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 przycisków pod kciukiem. Taka mini klawiaturka. Myślę, że całkiem fajnie dostępna, przynajmniej te dwa pierwsze rzędy. No jak to się sprawdzi, zobaczymy. No i jeśli chodzi o materiał, tutaj wszystko mamy, powierzchnie antypoślizgowe, jest taka warstwa gumowana. Klawisze główne mamy troszeczkę bardziej gładkie, natomiast też stawiamy jakiś opór. I tu, moi drodzy, mam jeszcze taką prążkowaną gumę, co sprawia, że cała dłoń, myślę, że będzie super na tej myszce leżała. Poza tym zobaczcie, ten kształt jest również świetny. Co mi się podoba, tutaj mamy takie fajne jeszcze ozdoby w takim kolorze stali, szaro-stalowe. No i mamy bardzo mało elementów błyszczących. Generalnie sam dół myszki nam nie będzie w niczym przeszkadzać, nie będzie się za bardzo brudziło. No powiem Wam, że najnowsza myszka bezprzewodowa Logitecha, czyli G602, zapowiada się naprawdę super. Na recenzję zapraszam Was za jakiś czas. Recenzja będzie na wideotestach, ale jeśli będziecie śledzić mojego Facebooka, to nie przegapicie tej recenzji. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!